Nagrody dla młodych wynalazców rozdane. Laureaci konkursu Student Wynalazca odebrali nagrody w Urzędzie Patentowym w Warszawie. Spośród 90 nadesłanych prac komisja doceniła 5 pomysłów młodych konstruktorów. Oprócz nagród głównych przyznano też 8 wyróżnień. To dopiero pierwszy krok na drodze do zawodowej kariery, bo do sukcesu w wynalazczości potrzeba trochę szczęścia, trochę talentu, dużo pracy i uporu. Muszą teraz zdobyć, nie tylko przeprowadzić badania, kto jest, jakie jest zainteresowanie ze strony rynku, co muszą skorygować, bądź jakie zmiany wprowadzić w swoich rozwiązaniach, aby ten rynek chciał skorzystać z ich myśli. Łukasz Kolman z Politechniki Rzeszowskiej skonstruował urządzenie wspomagające osoby niewidome. To innowacyjna laska, która za pomocą specjalnego sygnału informuje o przeszkodach. Młody konstruktor marzy, by urządzenie jak najszybciej trafiło do produkcji. Jest to przenośne urządzenie, które po prostu przy pomocy czujników zamieszczonych na jego froncie skanuje najbliższą przestrzeń wokół użytkownika i w ten sposób dźwiękowo na przykład informuje go o napotkanej bliżej czy też dalej przeszkodzie. Michał Skrzyniarz z Politechniki Świętokrzyskiej, autor innowacyjnej głowicy pomiarowej, ma nadzieję, że nagroda w konkursie pozwoli na wykorzystanie jego całego potencjału. Rozwiązanie, które przedstawiliśmy, byliśmy w stanie opatentować i to jest jedna z nowości, która pojawi się w mojej pracy, w pracy doktorskiej. Dodatkowo myślę, że może ona wpłynąć na poznanie nowych ludzi, szerszych środowisk, zaprezentowania się z tym wynalazkiem dla szerszej grupy odbiorców. Inwestycja w wynalazek może okazać się sukcesem, ale wcale nie musi. To, czy młody człowiek wprowadzi swoje rozwiązanie na rynek, zależy głównie od tego, czy znajdą się przedsiębiorcy, którzy będą chcieli wspomóc badacza. Tych młodych ludzi musimy przekonać do tego, że ich osiągnięcia są wartościowe. Oni mogą je prezentować, mogą oprzeć na nich swój biznes, mogą oprzeć na nich tak naprawdę pomysł na dorosłe życie. Innowacyjne rozwiązania to przestrzeń głównie zarezerwowana dla mężczyzn. Kobiety przebijają się w nauce znacznie trudniej, ale jest dużo lepiej niż jeszcze kilka lat temu, mówi prezes Urzędu Patentowego Alicja Adamczak. 17% wszystkich twórców to są kobiety. Zdecydowanie to jest za mało, ale to odzwierciedla w ogóle pozycję kobiet w nauce, w życiu gospodarczym, gdzie kobiety często nie są uwzględniane jako współtwórcy. W tym roku najwięcej, bo aż 13 wynalazków pochodziło z Politechniki Lubelskiej, 9 z Politechniki Warszawskiej, po 8 zgłosili studenci z Poznania i Kielc.